będzie trochę schodów do pokonania. Wchodzimy na górę. Chińczycy pragmatyczni, nie lubią się wspinać. Budują sobie schody. Uwaga, żeby nie było, jest akcja. To nie jest wodospad naturalny, tylko pompowany tędy. Idziemy z teściową, bo Łen ma duży brzuch i po takich jej niewskazane teraz chodzić. Ciekawe, czy kogoś kopło. Dobrze są, poznaczyli sobie drogę czerwonymi wstążeczkami, tak jakby było trudno ją znaleźć. To kawał sztucznego drzewa. Tak jakby było prawdziwych mało. O, tam jakaś ścieżka. No, oczywiście pójdziemy tamtędy. Zobaczmy, co to za mistrz tutaj siedzi. Jest i kolejna świątynia. Pewnie już będzie jeszcze za 20, zanim dojdziemy na szczyt. Jest jakaś bodhisattva Budda. Pachnie kadzidłami. No nie, a za tą pierwszą świątynią jest druga. Tylko trzeba jeszcze trochę schodów zrobić. Dobra, jestem na górze. Idziemy zobaczyć do środka i później jeszcze pooglądamy widoki. Oglądać widoki Kanfengjing. Kanfengjing. Jak to wygląda? Tam na dole jest ta pierwsza świątynia. Wbijamy do środka najpierw. No i tak to wygląda. Jakaś muzyczka w tle. Wszystko to jest pięknie odnowione. Tu jest to wszystko powstało na miejscu starych, poburzonych świątyń, które dokonały swego pierwotnego żywota za czasów rewolucji kulturalnej. To wszystko było zapuszczone, zniszczone, teraz to świeci nowością wręcz. Także taka druga inkarnacja, drugie życie. Po prawej jest jeszcze taras widokowy, więc tam pójdziemy teraz. Tak wygląda widok z tarasu. Tam widzę jakieś kamyczki poukładane. Zobaczę, czy uda mi się tam jakoś wspiąć. A tutaj widok na góry. Jest trochę mgliście. To nie jest na pewno zanieczyszczone powietrze. To nie jest smog. To jest po prostu mgła poranna, która się powoli oczyszcza. Także myślę, że po południu już będzie bardzo ładnie. Tutaj chyba widać tą czarną taką plamę, to jest wodospad, tylko że teraz było dość sucho i nic nie padało dłuższy czas, dlatego niewiele stamtąd spływa. I mamy świątynię największego z bogów, Boga Bogów. Wei Ren Ningpu w służbie ludziom. W nieświętej pamięci Mao Zedong. Siedzi sobie byczek ze złota. No oczywiście nie ze złota, tylko jakąś farbą pozłaconą pomalowany.
I takie widoki. Laozi. Oj, ciemno. Dobra, rozjaśnię się. Mamy tutaj posąg Laozi. Oczywiście skrzynka na podarki. Ktoś jogurt zostawił w prezencie. Na pewno ruska konstrukcja radziecka. Żeby być precyzyjnym, obejrzymy sobie go z bliższa. Tak to wygląda. Tu się chowało kółko. Są i karabiny. Czymś takim strzela. No, jego moc bitewna chyba nie jest najwyższa, ale czekajcie, tu jest jakaś tabliczka znamionowa. Teraz się dowiemy, co to jest. Okej.